Szczęść Boże, witam Was. Dziś odcinek pod tytułem Miłość i miłość seksualna. Jak widzicie, na obrazku jest święta rodzina i to jest ten właśnie, najkrócej mówiąc, kierunek, że oni kochali się naprawdę i to była prawdziwa miłość, ale oni nie potrzebowali tej miłości seksualnej. Zresztą obydwoje, co wiadomo z pism błogosławionej Katarzyny Emerich, po prostu służyli sobie czystością, bo tak przyrzekli Bogu. Dla nich czystość i życie dla Boga było najważniejsze. I to jest przykład, jak można się naprawdę kochać, chociaż nie jest właśnie ten aspekt fizyczny potrzebny. W każdym razie, jeśli chodzi o miłość i miłość taką seksualną, ludzką, nie patrząc na ten ideał, bo takiego chyba już ideału nie da się naśladować. Mało chyba teraz się słyszy, żeby ktoś żył w czystości, a co dopiero, żeby wziął kogoś sobie za żonę, za męża, po to, żeby dalej żyć w czystym małżeństwie. Aczkolwiek, jeżeli ktoś czuje, że ma takie pragnienie, takie powołanie, no to jak najbardziej z Bożą pomocą pewnie jest to możliwe. Aczkolwiek pewnie taka para, jeżeli istnieje, no to żyją po prostu w ukryciu. Tylko Pan Bóg o tym wie. No ja tu ten filmik nazwałam w ten sposób właśnie miłość i miłość seksualna, żeby przede wszystkim dać do zrozumienia, że miłość w takim podejściu seksualnym to w Bożym planie to jest przeznaczona tylko dla małżeństw. Małżeństw sakramentalnych najlepiej. Albo tak naprawdę tylko dla tych małżeństw, żeby to był taki rodzaj tej właśnie miłości seksualnej, który jest dobry i przez Pana Boga dobrze widziany. Bo jeżeli nie jest to po prostu małżeństwo seksualne, to będzie to cudzołóstwem. I to jest właśnie taki plan, żeby dwoje ludzi, którzy naprawdę się kochają, którzy są w małżeństwie, mogli też obdarzyć się tą miłością seksualną. Specjalnie tu używam terminu miłość seksualna, a nie seks, gdyż mam takie przekonanie, że po prostu słowo seks nie jest to słowo oddające sens, jaki powinien łączyć dwoje ludzi, którzy taki akt seksualny, no będą, można powiedzieć, no, uprawiać. Najlepiej, że właśnie, żeby to był akt seksualny, który jest miłością, oznaką miłości, kiedy dwoje ludzi kocha siebie i w ten sposób też tą miłość wyraża, ale po prostu jest to akt z miłości i dla miłości. I żeby to był akt też skierowany na to, że ta miłość po prostu zaowocuje i pojawi się dziecko czy dzieci. I tylko właśnie o to chodzi, żeby miłość seksualna była dla tych ludzi, którzy rzeczywiście się kochają, którzy biorą za siebie odpowiedzialność, którzy traktują siebie nawzajem jako dary, dary od Boga, gdyż wtedy taka miłość jest piękna i nie jest krzywdząca dla żadnej ze stron.
Gdyby wszyscy w taki sposób pojmowali miłość i według takiego klucza żyli, to nie byłoby żadnych gwałtów, nie byłoby żadnych całego systemu, można powiedzieć, pornograficznego. Nie byłoby handlu ludzi, nie byłoby prostytucji. Gdzie po prostu takie osoby są traktowane tylko jak rzecz. Więc no i tam nie ma w tych związkach miłości, tylko właśnie jest seks, który no bym powiedziała, że jest zaprzeczeniem w tym momencie miłości. Samo słowo seks też jest zaprzeczeniem tej miłości, a tylko taki wymiar powinna mieć ta sfera seksualna, wymiar miłości. Tym bardziej, że święty Paweł napisał, jaka jest najdoskonalsza droga, a jest to droga miłości, i zawarto w hymnie o miłości. Jest to pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, który zachęcam do przeczytania, do przypomnienia sobie. I właśnie w taki sposób życie człowieka powinno się realizować, bo człowiek jest stworzony do miłości, żeby być kochanym i kochać. Więc naprawdę starajmy się na tą sferę patrzeć z Bożej perspektywy przez realizowanie tego planu miłości w naszym życiu. I też inny fragment z Pisma Świętego też przytoczę, który pokazuje właśnie, jak pewna para idzie tą drogą, jaką Pan Bóg chce właśnie drogę miłości dla nich przygotować, i chcą właśnie być małżeństwem z miłości, według właśnie takiego podejścia Bożego. I pewnie się niektórzy domyślają, jest to Księga Tobiasza. Ja tylko Wam zwrócę uwagę na jeden aspekt, że jak doszło do poślubienia ich, to oni zanim poszli na spoczynek, to najpierw pomodlili się do Pana Boga. I tu Wam tylko jeden fragment przeczytam z tej modlitwy, gdzie to właśnie mówi Tobiasz. I jest to Księga Tobiasza, rozdział 8, werset 7. A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. Więc jak widzicie, zanim nastąpiła noc poślubna, oni jako małżonkowie, którzy chcą żyć Panem Bogiem, z Panem Bogiem, jego wolą, to oni się pomodlili, czyli dali miejsce centralne Panu Bogu, żeby on ich właśnie strzegł, żeby oni byli prawym małżeństwem, żeby dożyli starości. To jest właśnie to pierwsze zaznaczone przez Tobiasza, że nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę. Czyli innymi słowy można powiedzieć, dla miłości biorę. Odwrotnością rozpusty właśnie można powiedzieć jest to miłość, więc on jakby zaznacza, że nie dla rozpusty, ale dla miłości bierze tą żonę. Więc taka jest droga w małżeństwie. Droga miłości, którą Pan Bóg wskazuje, i właśnie jeżeli Pan Bóg cały czas jest w tym małżeństwie obecnym, że
małżonkowie do niego się zwracają i on jest na pierwszym miejscu, w ich centralnym miejscu, w ich relacji, w ich małżeństwie, to tylko takie małżeństwo może przetrwać. Bo takie małżeństwo będzie starało się właśnie być małżeństwem, które żyje z miłości dla miłości, które się stara kochać. Więc wracając do tego obrazka na zakończenie, Józef i Maryja właśnie mają w centrum Jezusa. Jezus ich łączy i to sprawia, że ich związek się jest idealną miłością. Idealną miłością, która jest czysta. I niech to już będzie ostatnie moje zdanie, także żyjcie właśnie w taki sposób, żeby kochać w imię Boże. Żeby jakikolwiek związek powstawał, był miłością, a później w ramach sakramentu małżeństwa był też miłością seksualną, która w taki sposób się wyraża bliskością małżonków, że się kochają i potem kochają swoje potomstwo jako owoc tej miłości. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.